Dobra, co to jest? Kangurek to największy ściek, w jaki grałem. Co ty gadasz? Gniazdo nostalgii. Takie rzeczy gada? Co? On obraża, widzowie. Dobra, ja muszę zobaczyć, co chłop gada. Kangurek KO to największy ściek, w jaki grałem. Gniazdo nostalgii. Nie no, ja muszę to zobaczyć, co on tutaj za prowokacje robi. Ten film powstał dzięki patronowi Zielu. I za ten właśnie film go bardzo nie lubię, ale to pomijam. Uwaga. Na ten moment. Dzień dobry, z tej strony Gniazdo Nostalgii. W dniu dzisiejszym. Co to za popek tam robi? Się papara, pam, 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 ja, jeżeli chodzi o ten tytuł, nie mam absolutnie doświadczenia. Wiem, jesteście w wielkim szoku. Ostatnio tylko i wyłącznie takie gry goszczą na tym kanale. W momentach, w których wy pewnie ogrywaliście się w Kangurku KO, ja w Atari. Czasie na PS2 grałem w Jacka i Dextera. I szczerze mówiąc, po tym jak zagrałem już ten wasz produkt, w ten wasz super klasyk ale, polski. Ale umniejsza, patrz jak ubliża. Powinniście zazdrościć mi, wasz, a nie ja wam. No wasz, dobra, mówi, patrz z pogardą. Najważniejszych, no bo zakładam, że ten materiał nie trafi tylko i wyłącznie do osób, które w Kangurka KO grały kiedyś, ale też do osób, które absolutnie z tym tytułem nie miały styczności i są po prostu ciekawe, czym to gówno jest. No to przede wszystkim jest Kangurek to jest super platformówka. I to platformówka złożona z takich bardzo podstawowych elementów. Jesteśmy w stanie skakać, jesteśmy w stanie podwójnie skakać, jesteśmy w stanie w ramach skoku atakować przeciwników, jesteśmy też to w stanie robić na ziemi. Dodatkowym takim podstawowym faktem jest to, że jest to platformówka przede wszystkim 3D, więc jesteśmy w stanie się poruszać w osi X i Y-ów. Niesamowite, co nie? Fabułę wyjątkowo też chciałbym poruszyć. Z jakiegoś powodu nasz protagonista jest uwięziony na statku i zostaje uratowany przez swoją papugę. Przy przedstawieniu fabularnym warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że w tej grze faktycznie występuje polski dubbing, a skoro występuje polski dubbing, to super gra. Jest to też mój duży argument, czemu ta gra jest aż tak kultowa w Polsce. No była dodawana do cybermychy, dodatkowo była o tyle przystępna, że mieliśmy polski dubbing. W każdym razie, papuga nas faktycznie ratuje i ruszamy w podróż. I w zasadzie to jest cała pieprzona fabuła. Musimy uratować pewnie jakiś świat, musimy zgładzić wielkich wrogów i tak dalej, no ale to jest nieważne. Sumarycznie polega to na tym, że musimy przeskakiwać przez następne przeszkody. No, jakie jeszcze elementy powinniśmy wziąć na tap? No, w Dark Soulsach też, co? Jest fabułka? Super. Też mogę tak powiedzieć, że przecież tam nie ma fabuły. Tam się ino bossów pokonuje. I no, chodzi o to, żeby od bossa do bossa iść. No. Żeby poprawnie przedstawić ten tytuł. No oczywiście, że graficzka. I to myślę, że akurat jest element, który się po pierwsze bardzo mało zestarzał, po drugie do tej pory potrafi być przyjemny dla oka. Czemu? Jest czytelnie, to po pierwsze, a po drugie ta grafika jest stylizowana. Czyli w momencie, w którym dosłownie mielibyśmy podniesienie rozdzielczości tekstur, które występują w tytule do dzisiejszych standardów, prawdopodobnie nie raziłaby w ogóle w oczy. Tak. Oczywiście nie byłaby to taka uczta jak w przypadku... Ona ma... To jest taka paleta, która się nie zestarzeje. To jest tak jak Warcraft 3. To jest tak jak jeszcze kilka innych gier, które mają taki rodzaj tej grafiki, tak dobrze dobrane te tekstury i te kontrast, tak te kolory, że one się nie zestarzeją. One się tak jakby dobrze starzeją. W przypadku Crasha Bandicoota, ale no cóż... W sensie to by było tylko podniesienie tekstur, a nie zamienienie każdej jednej tekstury na 1000 różnych elementów cząsteczkowych. W każdym razie, materiał ten zacząłem troszkę od takiej tyrady na temat tego tytułu, że nie dorasta on do pięt innym tytułom, które wychodziły w podobnym okresie. I chciałbym poświęcić ten segment materiału właśnie na udowodnienie wam dlaczego. Ponieważ przede wszystkim ten tytuł nie posiada żadnego elementu, który byłby wyjątkowy dla gatunku. Bo tak jak też przedstawiłem wam na początku tego materiału, kit, który mamy w ramach naszej postaci... To już jest spaczony umysł. On już za dużo naoglądał się takiego gościa z Rumunii z wąsem. Serio. On już to już dupcy, no. Jest dosyć podstawowy. No jesteśmy w stanie skakać, double jumpować, no będę to powtarzać, no ale mogę to powtórzyć. Dlatego, że jest tutaj po prostu mało rzeczy do roboty, czy też po prostu całe nasze umiejętności nie są za specjalne. W zasadzie to porównajmy to sobie z Jackiem i Dexterem. Wszystkie umiejętności poruszania się, które posiada Kangurek KO, jesteśmy w stanie znaleźć właśnie w Jacku i Dexterze. Tylko, że tam dodatkowo, oprócz tego, że posiadamy przerwniki filmowe, które na luzie mogłyby się pojawić w jakiejkolwiek odsłonie GTA, posiadamy mechanikę sterowania autem, która ponownie mogłaby się znaleźć w GTA, chociaż tutaj pewnie przeze mnie przemawia w jakiś tam sposób nostalgia,
No ale w końcu masz się do czynienia. Nie no, Jack and Dexter no, do kangurka KO porównać to... Dodatkowo, przede wszystkim... To już na siłę jest porównanie. Cały arsenał broni, których jesteśmy w stanie używać w ramach pojedynkowania się z jakimikolwiek mobkami, które zostają rzucone w naszą stronę. Oczywiście mówię tutaj o drugiej odsłonie. Weźmy GTA San Andreas, porównajmy do kangurka. Większość dodatkowych umiejętności polegała na eko, które zwiększało nasze umiejętności w jakieś tam sposoby. W trzeciej odsłonie zostało to połączone i nie dość, że otrzymujemy umiejętności związane właśnie z eko, dodatkowo otrzymujemy cały zestaw broni. I dodatkowo w każdej z tych części posiadamy sidekicka tytułowego Dextera i w ramach właśnie tych etapów, w którym sterujemy Dexterem, sterujemy małą Fredką, która na przykład musi uciekać przed wielką kulą czy cokolwiek. W każdym razie, tak już lekko podsumowując po prostu ten tytuł, no nie zachwycił mnie on po prostu niczym. Znałem lepsze tytuły, które posiadają o wiele szerszy arsenał tego, co jesteśmy w stanie zrobić z naszą postacią, z o wiele lepszym przedstawieniem fabularnym i przede wszystkim z takim drive'em do Jezu, tego, Jezu, ale się to źle, ten, w sensie no, to miała być gra dla dzieci, to miała być gra dalej. Bardzo tutaj prosta. Absolutnie tego nie dostrzegłem, a grałem bez takich elementów każdy tytuł z tej serii. I żeby nie było, te wszystkie elementy, które wymieniłem, w sensie bardzo podstawowy kit, czy też mały drive fabularny, cokolwiek. I to z jakim budżetem? To nie są jakieś wielkie minusy tytułu. Po prostu na rynku funkcjonują alternatywy, które są po prostu lepsze, bardziej przystępne, czy też po prostu lepiej utrzymujące swój status tej legendarnej platformówki, według tam kogoś. Dlatego też przede wszystkim chciałbym to zaznaczyć, nie uważam, żeby Kangurek KO był jakimś ohydnym przykładem platformówki, po którą nigdy się nie sięga, ponieważ jest to okropny tytuł i tak dalej. Absolutnie nie. Nie uważam w ten sposób. Jest to po prostu tytuł przeciętny. I jest to przede wszystkim też tytuł, który po prostu posiada lepsze alternatywy na rynku. I to po nie powinniście sięgać. Chyba nie ma więcej niż jednej alternatywy. Mario Galaxy, albo właśnie Jacka i Dextera. Albo nie wiem, na przykład Ratcheta i Clanka. Są mimo, alternatywy to 4. Typowa platformówka. A w momencie, w którym aktualnie nie posiadacie konsoli i jedyną alternatywą dla Kangurka KO jest po prostu Kangurek KO, który występuje na PC-cie, no to pewnie też będziecie się bawić okej. Okay. No jest to platformówka jak większość innych. Nie ma w tym absolutnie nic złego i to nie sprawia, że ten tytuł jest okropny. Będę to powtarzać. No ale skoro jesteśmy przy temacie i tak myślę, że w miarę gruntownie przeanalizowaliśmy sobie ten tytuł, no nie ma tam za wiele do interpretacji czy analizy, to chciałbym poruszyć coś bardzo ważnego w odniesieniu do starszych gier. Myślę, że może to być śmiała teza, ale właśnie uważam, że Kangurek... Czy Kangurek KO od samego początku, kiedy się pojawiła pierwsza część, to była gra polska, czy nie? Właśnie nie, ona nie była, tylko miała polski dubbing. Ktoś wie z was? To tak. Odpowiedziałeś tak na pytanie. No właśnie nie wiem, Kangurek KO, muszę sprawdzić. Kangurek KO. Wikipedia. Polski zespół Tate Multimedia i francuski Titus Interactive. W 2000. I Lem to wydawał Scenegom. Co Tate zrobił? To była ich pierwsza gra. Kangurki, Asterixy, Urban, gówno. No to Tate robi tylko Kangurki, no. Ale to polska gra. Kao jest tak kultowy to nie w Polsce. To nie jest jak Gothic. Gothic tak bardzo był uważany za grę, bo że Polska, że polski dubbing, że ludzie serio myślą nadal, że Gothic przez Polaków jest stworzony. W sensie to już jest mem, ale no to akurat jest tak, że ja wiedziałem, pamiętałem, że Kangurek ma dubbing polski, ale nie byłem pewien, czy to w ogóle Polacy robią, bo to może była kolejna tylko przełożona na język polski gra z zagranicy. Tylko i wyłącznie przez to, że posiada ten polski dubbing, więc był przystępny dla dzieciaków, dla nas, dla ludzi, którzy dorastali w latach 90. czy też 2000. Oraz był przystępny cenowo, ponieważ był dodawany do w zasadzie wszystkiego, między innymi do cybermychy. Dlatego też po prostu trzeba było się naprawdę postarać, żeby tego Kangurka KO nie posiąść w swojej kolekcji, ponieważ tak czy siak pewnie co tydzień kupowaliśmy tą cybermychę, czy co miesiąc. Ja w sumie nie pamiętam co ile czasu się tą cybermychę kupowało. W każdym razie, bazując na Kangurku KO i jako tako już... Ja nie zbierałem nigdy cybermychy, dlatego że gdy ludzie kupowali cybermychę, to ludzie mieli kompa, to ja kupowałem, uwaga,
PSX Extreme, bo ja miałem jeszcze PlayStation 1 wtedy. Albo PSX Extreme i jeszcze inna była o PlayStation, nie pamiętam. Były dwa takie, były to takie miesięczniki, czy to jakieś kwartalniki, były jakieś takie, bo one wtedy nie wychodziły zbyt często, ale miały w sobie demka, miały w sobie inne. No. Kończąc ten materiał, chciałbym wysnuć pewną tezę. O, widziałam, super. Gry, które są uznawane za klasyki, niekoniecznie muszą być wyróżniającym się tytułem wśród gatunku. Nie muszą więc być produkcją wybitną. Wystarczy, że będą celować w odpowiednio głupie umysły. Takie, jakie mieliśmy w momencie, w którym byliśmy dzieciakami. Obraził, obraził wszystkich. Dobra, do widzowie. Jest przystępność. Wiecie, co z nim zrobić. Łapka. Dla tych ty, dzieciaków. Zobaczcie sobie, ale naprawdę dużo ludzi dało łapkę w dół. I to nie dla żartu, bo chyba popłynął serio. Zawiodłem się fest. Jestem antyfanem Kangurka, ale spodziewałem się merytorycznego rozkładania gry. Film można skucić. Gówno, gówno, znam lepsze. No, naprawdę. Ej, faktycznie, mam wrażenie, że... O, totalna odklejka. Witamy fajno Polaka casuala. Tak się robi, panowie. Wychodzimy w... O kurde, to jest ten Piotr Ludos jakiś. On jest bardzo dziwny. On bardzo dziwny. Ciekawe, dlaczego cały świat gra Kangurka KO we wszystkie części i polski Kangurek, który jest 15 najlepszych platformówek przełomu 8 i 9 generacji konsol, czytałem w zagranicznych mediach, dostał nagrodę Epika. Ej, widzieliście, ile ten człowiek napisał komentarzy? Patrz. Patrz, to jest jedna osoba. Patrz, patrz. I każdy jest inny. To nie są skopiowane komentarze. Ej, to jest projekt jakiś. To jest projekt. Żeby faktycznie były w stanie zagrać tą gierkę i troszkę przejść, oraz żeby były przystępne w dostępności. Czyli na przykład powinny być dostępne w ramach gazetki, na przykład Cybermycha, tak żeby ten próg wejścia w jakiś gatunek, czy po prostu w jakiś tytuł nie wiązał się z jakimś okropnym wydatkiem. Ponieważ w większości, no, dzieciaki, zwłaszcza w tych latach 2000 czy 90, no nie posiadały jakiejś olbrzymiej ilości gotówki. I tak, jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym dostępność innych tytułów nie była aż tak powszechna, to naturalnie możliwość zagrania w ten tytuł, czy też dania mu ponownej szansy i tak dalej, była po prostu znacznie zwiększona, bo nie było w co grać, więc nawet w tego Kangurka KO, który na przykład za pierwszym razem nam nie siadł, zagraliśmy w niego ponownie. I ponownie, i ponownie, bo nie było po prostu innej alternatywy. Oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Póki co jednak to było gniazdo nostalgii. Już w ten weekend zapraszam. Czemu on w ogóle... Patrz, jak już mówisz o Kangurku. Słaby. Nie, moim zdaniem coś tu takie... Na siłę to takie nagrane było. Na siłę porównanie do Ratcheta. Ja bym bardziej Kangurka KO... Do jakiej gry pod względem mechanik i ten... Ja bym... Moim zdaniem najlepszym odpowiednikiem jest Krok. To jest moim zdaniem najlepszy odpowiednik do Kangurka. Krok. Bo jest trójwymiarowy, bo jest, na tym samym polega, że zbierasz diamenciki, a tutaj monety, że także znajdujesz ukryte jakieś tam stworki, czy no poukrywane takie znajdźki, które definiują, czy przechodzisz to na 100% czy nie. I też polega na skakaniu, przeskakiwaniu i łapaniu się krawędzi i wskakiwaniu. Także Krok tutaj jest najlepszym moim zdaniem porównaniem, a nie Ratchet, tylko ten. Spyro też, tak, Spyro, ale on, Crash Bandicoota, Jack and Dexter, tak, on Dextera tutaj pokazał, nie, że o, patrzcie, że tu autem można jeździć, a on do Kangurka to porównał. To jest takie na siłę porównanie, wiecie, no dajcie mi Wiedźmina 3, ja wam to porównam też do jakiejś innej giereczki, którą robiło 2-3 osoby, nie? No, Jack i Dexter, że, znaczy wiesz, bo on chciał pokazać, że w momencie, gdy wychodził w 2000 roku Kangurek, to w 2000 roku było dostępna też taka gra. W sensie ja rozumiem kontrast, żeby pokazać na tamte czasy, co można technologicznie było zaprogramować i co zrobić, nie? Ale to też porównajcie Tate Studio, ja nie wiem, tam pewnie 4 osoby to programowały, kumple na studiach, do twórców, którzy już ogromną firmą byli i robili wtedy jakieś Jack i Dextery, nie? No dobra, moim zdaniem najlepszym odpowiednikiem do Kangurka to jest Krok, bo też były w Kroku przerywniki, też były postacie, które coś mówiły, byli bossowie, zbierało się punkciki, zbierało się diamenciki, były ukryte przejścia... Jakieś skróty, coś tam, teges. No, to takie. Tak bym to porównał. Spyro też. Spyro the Dragon też.
A, Jack 2 jest z innej generacji konsol. A, z 2003, no. Tasmanian Tiger? To był Souls-like, tak. Ja napiszę tak. Niestety, nieludologiczny materiał. Proszę przemyśleć swoją postawę. Porównanie moim zdaniem najbardziej adekwatne by było. A zresztą gówno w dupie, w gównie był, nic nie widział. No, panie gniazdo, daję mu łapkę w dół, zdenerwowałem się. Ja mogę mieć tylko gniazdo jedno. Stanowski. Widziałeś, jakie gniazdo już tutaj zaczesane do tyłu jest? Dokładnie. Pokaż, pokaż, jeszcze mam jeden film do sprawdzenia. Widziałeś to, co to jest to? Tak, wiem, wiem. Krok, moi drodzy, krok będzie... To, tak będzie wyglądał, moi drodzy, remaster Kroka. Jest zrobiony dosłownie w tym samym charakterze, z lepszymi teksturami i wygląda prawie identycznie jak stary Krok. I on wyjdzie. On jest dosłownie zupscalowany z podmienionymi teksturami. Mam nadzieję, że trochę przy mechanikach pomajstrowali, żeby były troszkę przyjemniejsze przy sterowaniu. No. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.